Tutaj mamy pełne aluminium i substancji kancerogennych dezodoranty, których zdecydowanie nie polecam, ponieważ aluminium blokuje ujścia gruczołów potowych, jest kancerogenem, który przenika do organizmu i się kumuluje w organizmie, przez co odkłada się i niszczy nasz organizm zdecydowanie. Sprawa dotyczy tych samych dezodorantów, które mają w składzie aluminium hydrat, także czyste aluminium, które zdecydowanie niszczy nasze zdrowie, a dodatkowo te firmy testują na zwierzętach, także zdecydowanie odpada. I tutaj również mamy produkty testowane na zwierzętach, które nie są warte uwagi. Niestety te dezodoranty z ziaj, mimo tego, że ziaja się poprawia, nie są warte uwagi. Za to warty uwagi jest ten dezodorant, ponieważ jest genialny, po prostu chroni przed potem jak najbardziej i śmiało mogę go zarekomendować Wam, jeżeli szukacie skutecznych dezodorantów, to jest hit kosmetyczny. Niestety te produkty mają pełno mikroplastiku, alkoholu, oblepiaczy i niestety nie mogę tych produktów Wam polecić. Dodatkowo ta marka testuje swoje produkty na zwierzętach, także no niestety nie mogę tego w pełni zarekomendować. Nivea, które mają zły skład, pełno mikroplastiku, oblepiaczy, alkoholu, dodatkowo koncern testuje na zwierzętach. Polecam Wam tych produktów marki Neutrogena. Składy są oparte na mikroplastikach, na parafinie. Koncern testuje na zwierzętach, a efekt działania tych produktów jest udawany. W głębszych warstwach skóry nie zachodzi żadna regeneracja. Po zmyciu preparatu magiczne rezultaty znikają i nic na dłuższą metę się nie dzieje. Nie polecam. Nie polecam Wam kolorówki marki L'Oreal. Koncern testuje na zwierzętach. Wpiszcie sobie w Google L'Oreal pozwy, to zobaczycie, co ten koncern po prostu wyprawia. Dodatkowo marka testuje na zwierzętach, sprzedaje na rynku chińskim, więc dobrowolnie wyraża zgodę na testy na zwierzętach. Nie polecam, a te podkłady mają pełno alkoholu, mikroplastiku, niszczą barierę lipidową. Co z tego, że przepięknie kryją i wygładzają, ponieważ mają mikroplastik? Ale alkohol denaturyzowany robi swoje i mogą się pojawić zaskórniki, niedoskonałości, wysyp, nadwrażliwość skóry, zaostrzenie trądziku. A to już jest komplementarny zapychacz. Zapychacz z pochodnymi parafiny, toną mikroplastiku, nylonu. Także no niestety podziękuję i nie polecam tych produktów zdecydowanie. Produktów również Wam nie polecam. Koncern testuje na zwierzętach. Ma pełno pozwów w sądzie, mikroplastiki, alkohole, udawane efekty od mycia do mycia, zniszczona bariera lipidowa, uszkodzona bariera lipidowa, wysyp trądzikowy, zaostrzenie trądziku, podziękuję. Ale zobaczcie, jak te marki się połączyły. Patrzcie, mamy tutaj L'Oreala i tutaj na dole mamy Nivea. Dwie identyczne marki, które robią to samo z konsumentem, czyli go kitują, sprzedają w Chinach i testują na zwierzętach. Patrzcie, jak się bracia połączyli. Idealnie, co? Ale ten stent to jest pełny marketing. Po prostu jest to jawne oszustwo. Także zdecydowanie Wam tych produktów nie polecam. Alkohol, mikroplastik, oblepiacze, mikroplastiki, alkohole, mikroplastiki, nylon, mikroplastik, oblepiacze, alkohol denaturyzowany, który niszczy barierę lipidową, mikroplastiki, a zdecydowanie tego nie polecam dla skóry trądzikowej. To te produkty z garniera nie usuną Wam przebarwień, zapewnią Wam złudne wygładzenie skóry od mycia do mycia, ponieważ mikroplastik tutaj zrobi swoje, ale po zmyciu wszystkie efekty spektakularnej pielęgnacji, którą Wam daje garnier, znikną, ponieważ żadne substancje aktywne nie penetrują w głąb skóry, ale za to alkohol denaturyzowany zawarty w tych produktach skutecznie Wam zniszczy barierę lipidową. Także rozważcie, czy chcecie żyć zgodnie z harmonią skóry i dbać o swoją skórę świadomie, czy chcecie niszczyć barierę lipidową i mieć udawane efekty od mycia do mycia. Tutaj zobaczcie, redukuje przebarwienia posłoneczne i hormonalne. Jasne. Zadam sobie takie pytanie, czy w tej bajce były smoki? Podejrzewam, że w tej bajce było dużo smoków. Co tutaj ma usunąć przebarwienia? Mikroplastik, alkohol, który niszczy barierę lipidową, homosalat przenikający filtr, który działa kancerogennie i hormonalnie, parabeny? Podziękuję. Zdecydowanie nie warto. Również tych produktów nie warto kupować, ponieważ no, koncern testuje na zwierzętach zdecydowanie, także dla mnie nieakceptowalną kwestią jest testy na zwierzętach, ponieważ w dzisiejszej dobie mamy alternatywy, czyli testy na sztucznej skórze, laboratoryjnie stworzonej, która również pokazuje efekty działania kosmetyku, także nie trzeba testować na zwierzętach, także odradzam Wam zdecydowanie te produkty. A tutaj te gwiazdeczki, te opinie? Oj, oj, ja tutaj bym się bardzo zastanowił nad tymi opiniami, nie oskarżam tutaj nikogo, ale dziwnym trafem zawsze produkty L'Oreala są wysoko gwiazdkowane. Przypadek? Wątpię.
również marka Nivea. Marka testuje na zwierzętach, SLS, mikroplastiki i nie polecam zdecydowanie tych produktów. Nie wiem, czy wiecie, ale Le Petit również testuje na zwierzętach i składy również tych żeli no nie są zdecydowanie warte uwagi. Jeżeli chodzi o te kremowe żele pod prysznic i sanę, no mamy tutaj ten filtr kancerogenny przenikający benzofenon 4 i SLS. Także no niestety nie polecam. Na temat tych żeli no już się wypowiadałem we filmiku. Oczywiście kosmetyków tego koncernu wam nie polecam zdecydowanie. Produktów do włosów również wam nie polecam. Pełno mikroplastiku, oblepiaczy i koncern testuje swoje produkty na zwierzętach. Także zdecydowanie nie popierajmy takich marek, które nie mają szacunku do zwierząt i sprzedają w Chinach, aby się wzbogacić, a na tym cierpią zwierzęta. Także tego nie polecam. Koncern, który ma produkty tragiczne składowo, pełno mikroplastiku, SLS-u, sodium lauryl sulfate i kancerogenów, dodatkowo testuje na zwierzętach, ponieważ sprzedaje na rynku chińskim. W tych produktach jeszcze mamy alkohol denaturyzowany przy okazji, masakra jedna wielka. Tutaj mamy całą serię. Zobaczcie, ile tego jest. To jest po prostu masakra. Także zdecydowanie wam nie polecam tych produktów. I tutaj wam jeszcze pokażę. Szaumę, również koncern Schwarzkopf, testy na zwierzętach, składy tragiczne, Garnier Fructis również, bo to jest koncern L'Oreala. Oni kłamią, że nie sprzedają w Chinach, sprzedają cały czas na rynku chińskim i się zgadzają na testy na zwierzętach. Owszem, na terenie Unii Europejskiej nie ma zgody na testy na zwierzętach i w Unii nie są testowane produkty na zwierzętach, ale na rynku chińskim już tak. Jeżeli producent chce być na rynku chińskim, to musi wyrazić zgodę na testy na zwierzętach. Także niestety, ja tych produktów nie polecam. Tych również nigdy w życiu, a tych już zdecydowanie nie polecam ze względu na sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, mikroplastik, oblepiacze i również testy na zwierzęta. Sprayów do stóp nie polecam ze względu na aluminium w składzie i alkohol, który niszczy barierę lipidową. Także zdecydowanie nie polecam wam kupna tych dezodorantów do stóp, jeżeli nimi byliście zainteresowani. Kosmetyki z alkoholem, który niszczy barierę lipidową. Dodatkowo ten koncern Gillette, jak i Nivea i Hatrick testują na zwierzętach, także no niestety zdecydowanie odpada. Tutaj są najgorsze pianki do golenia, także też zdecydowanie koncern testuje na zwierzętach, także zdecydowanie odradzam. Proszę bardzo, tutaj również. Także niestety zdecydowanie nie mogę wam polecić tych produktów. Liwe podpaski dla kobiet, które mają absorbent z plastiku, jakie również są bielone chlorem. Ten koncern produkuje również kosmetyki, które są testowane na zwierzętach. Także jeżeli chcecie uniknąć infekcji dróg intymnych, nie kupujcie tych podpasek. Zdecydowanie nie warto ich kupować dla swojego zdrowia, bezpieczeństwa. Zdecydowanie, jak i również tych produktów. Tutaj również trzy produkty testowane na zwierzętach z koncernu testującego na zwierzętach. Składy tragiczne, SLS-y, mikroplastiki, BHT. Także nigdy w życiu nie polecę wam kupna tych produktów. Po prostu strata pieniędzy, strata waszej skóry, szkoda waszej skóry. Także zdecydowanie nie popieramy tego koncernu. To jest najdroższa seria L'Oreala i tutaj się wyróżniają mega skutecznością niby. Mikroplastik, BHT, oblepiacze, nigdy w życiu. Ale zresztą, czego można się spodziewać po L'Orealu? Wiecznych kłamstw i mitomanii tylko. Także nie polecam tych produktów zdecydowanie kupować ze względu na skład i szkodliwość dla zdrowia. Pollution Pro nie ma żadnego produktu z dobrym składem. Sprawdziłem przed chwilą wszystkie. Poświęciłem na to 40 minut. Talk, mikroplastik, alkohol, oblepiacze. Nigdy w życiu, więc te produkty nie dostaną mojej rekomendacji. Ponadto sprawdziłem, koncern sprzedaje na rynku chińskim, czyli również są testy na zwierzętach. Nigdy w życiu nie polecam.